Father gave us the greatest gift, Jesus the Son. And Jesus gave the greatest gift, the Holy Spirit, to be with us always. Pan Jezus dał nam największy dar, Ducha Świętego, aby On był z nami na zawsze. And you heard Jesus say, I do not leave you orphans. Słyszycie, jak Jezus mówi, nie zostawię was sierotami. Yeah, this is one of the feelings of the majority of people on earth. I have nobody, nobody wants me, nobody loves me. A wiecie, to jest takie uczucie, które większość ludzi na świecie ma. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie potrzebuje, nikt nie należy do nikogo. Now we should wish more, because there are many children born without marriage, or physical mother. Tej tendencji jest teraz coraz więcej, dlatego że wiele rodzi dzieci rodzi się samotnym matką, poza małżeństwo. And many children of the divorces. Wiele jest dzieci, których rodzice się rozwiedli. So in all states, you know, they feel rejected, feel orphans. Więc jak wiemy, w tych wszystkich sytuacjach te dzieci czują się odrzucone, czują się jak sieroty. Even those who are parents feel that they are orphans because they are not getting enough love from the parents. I pomimo tego, że mają rodziców, to czują się jak sieroty, dlatego że nie otrzymują dostatecznie dużo tej miłości rodziców. Love is the thing which every human being wants. A miłość jest tym, czego każdy człowiek bardzo pragnie i potrzebuje. And Holy Spirit is love. A Duch Święty jest miłością. Yeah, to the Holy Spirit, love is born in your hearts. Bo przez Ducha Świętego miłość Boża wlana jest w nasze serca. Romans 5:5. Rzymian 5:5. So with that we are ready to love God, love one another. I dzięki temu jesteśmy w stanie kochać Boga i kochać siebie nawzajem. And with that we are ready to experience the love of others coming to us. I dzięki temu właśnie jesteśmy w stanie doświadczać miłości innych. So we are not no more orphans when we are Christians. Więc kiedy jesteśmy chrześcijanami, nigdy nie jesteśmy sierotami. And when we are Christians, we are no more weak. A kiedy jesteśmy chrześcijanami, też nigdy nie jesteśmy słabi. I know several times people, the organizers come and ask me, Father, are you weak? Wiem, kilka razy organizatorzy przychodzą do mnie i pytam się, ojcze, słabo się czujesz? I tell them, I removed that word from my dictionary long ago. A ja mówię, ja się tego słowa już dawno pozbyłem ze swojego słownika. Hallelujah! Yeah, but we have the Holy Spirit, we are not weak, we are strong! Bo jak mamy Ducha Świętego, to nie jesteśmy słabi, jesteśmy mocni. There might be illness, there might be pain, suffering. Może być choroba, może być ból, cierpienie. But in all this, we are able to experience power. That is Holy Spirit. W tym wszystkim doświadczamy mocy i to mocą jest Duch Święty. Christian should never say, I'm weak. Dlatego chrześcijanin nigdy nie powinien mówić, że jestem słaby. Hallelujah. Hallelujah. So today, receive that spirit of power. A więc dzisiaj przyjmujemy Ducha Mocy. And you heard only the word, verse 20. When he comes, you will know that you are in Jesus and Jesus in the Father. Że kiedy on przyjdzie, będziecie wiedzieli, że wy jesteście w Jezusie, a Jezus jest w swoim Ojcu. I told you the experience of that Trinity. Mówiłem wam wczoraj o tym doświadczeniu Trójcy Świętej. And then he will tell everything. Następnie on wszystkiego nas nauczy. He is a constant teacher with us. Bo Duch Święty jest naszym nieustannym nauczycielem. He tells us what to do, what not to do. On mówi nam, co mamy robić, czego mamy nie robić. Where to go, where not to go. Gdzie iść, gdzie nie iść. Because we have a decision to live according to His holy will. Ponieważ podjęliśmy decyzję, że będziemy żyli według Jego świętej woli. What is God's will for you, my children? A jaka jest wola Boża wobec was, moje dzieci? Hallelujah. Amen. So, every time we should know God's will. So, He is helping us with His word. Yeah, that's why Jesus said, when the Paraclete comes, kiedy przyjdzie Paraclete, czyli pójdziesz do Jezusa, teach you everything. On was wszystkiego nauczy. Amen. So, constantly listen to the Holy Spirit in prayer. Never do anything without consulting with the Holy Spirit. I nigdy nie róbmy niczego bez konsultowania się z Nim. Hallelujah.